Witam Was wszystkich serdecznie na kolejnym live'ie z Skrzyniem. Dzisiaj krótko, zwięźle i na temat. Chciałem Wam powiedzieć, że już jest dostępny na kanale YouTube mój osobisty kanał, gdzie zamieszczam materiały wideo z moich live'ów. Dzisiaj powiem Wam szczerze, walczyłem z tym około 5 godzin, żeby się nauczyć, jak to robić, jak to na YouTube zamieszczać. Powiem Wam szczerze, mój sprzęt w postaci telefonu komórkowego, z którego teraz korzystam, jakoś nie chciał temu współpracować, ja też w życiu tego nie robiłem. Po 5 godzinach oglądania materiałów, uczenia się tego, sprawdzania co działa, a co nie działa, w końcu udało mi się zamieścić moje live'y na kanale YouTube. Zmotywowała mnie to prośba jednego z moich widzów, którzy oglądają moje live'y, który powiedział coś takiego, czy mógłbym umieścić to na kanale YouTube, ponieważ inni chcieliby to oglądać, a nie mają na przykład Facebooka. Przyznam szczerze, byłem zaskoczony tą reakcją, nie spodziewałem się aż takiego przyjemnego odbioru tego, co robię, ale powiedziałem sobie, dobrze, no skoro chociaż jedna osoba ma taką prośbę, to warto się postarać, warto się tego nauczyć i dzisiaj 5 godzin walki, żeby się nauczyć, jak umieszczać materiały na kanale YouTube. W końcu wygrałem tę batalię i wszystko dzięki jednej osobie. Jak wiecie, na początku miałem pomysły tylko na takie, że tak powiem, dwa pierwsze moje live'y, to była wizja, w którym się chciałem czymś z Wami podzielić. Natomiast już trzeciego dnia praktycznie nie miałem pomysłu, jak to zrobić. Ale jedna znajoma mi napisała, o czym będzie dzisiejszy live. No i w szoku, nie było tego w planach, ale powiedziałem sobie, jedna osoba chciała, dobrze, zrobiłem to. Dokonałem, dla tej jednej osoby warto było. Natomiast widzę, że część z Was bardzo dobrze odbiera moją działalność. Cieszę się, że dla nielicznych z Was sprawia to przyjemność i chęć oglądania. I po wczorajszym jednym komentarzu powalczyłem o to, żeby być na YouTubie. Jestem, jeżeli uważasz, że faktycznie moja działalność komuś jest potrzebna, ktoś chciałby jeszcze to zobaczyć, to proszę bardzo, jestem już na YouTubie. Co będzie dalej z tymi nagraniami? Powiem Wam szczerze, nie wiem. Powiem tak, sztuka dla sztuki mnie nie interesuje. Na pewno nie będę się chciał starać na siłę coś robić. Będę natomiast pracował nad tym, żeby te live'y były coraz bardziej atrakcyjniejsze. Będę się starał dopasowywać tak również do Waszych oczekiwań. Kombinować, co tu sprawić, żebyście się, jakby to określić, permanentnie rozwijali osobiście. I podkreślam jeszcze raz, ja tutaj Was chcę zarazić jedną rzeczą. Powiedziałem to na wczorajszym live'ie, że jedynie czym zarażam, to zarażam Słowem Bożym i to będzie na pewno jedna z misji, którą sobie postawiłem za jakiś cel. Będą to również na pewno inne jakieś cele życiowe, które ja myślę, że w miarę z biegiem czasu będą ewoluować. Fajny komentarz do mnie Madzia napisała, ty rób studia dziennikarskie, a nie bezpieczeństwo. No ja myślę, że to jest głupi pomysł, ponieważ dzisiaj media bardzo upadły i to do niskiego poziomu. Dzisiaj media nami manipulują, ale dzięki za dobrą radę. Muszę niestety odmówić. Jednak to nie jest coś, co bym chciał w życiu robić, czyli dziennikarstwo. Przede wszystkim Wam wszystkim serdecznie dziękuję za tych, co mnie tak wspierali, co mi miłe słowa otuchy dodawali. Dzięki Wam mam motywację do działania i będę się starał jeszcze prężniej działać, żeby nie stracić Waszego zaufania i nadziei, jeżeli jakieś pokładacie we mnie. Aczkolwiek wolałbym, żebyście ułożyli nadzieję względem Jezusa Chrystusa. On jest Zbawicielem i mam nadzieję, że to nastąpi prędzej czy później, lepiej prędzej aniżeli później. Ja jeżeli i to, co chciałem jeszcze raz powiedzieć,
warto, uważam, że warto robić, jeżeli to chociaż dla jednej osoby sprawia jakąś przyjemność. Wiem, że takich osób jest więcej. Wszystkim hejterom, którzy też oczywiście musieli się pojawić, mówię, no sorry Winnetu, akurat wasze zdanie mnie nie interesuje, albowiem pewnie to już mówiłem, ale cokolwiek w życiu robię, zawsze się znajdzie ktoś, kto to skrytykuje. A jeżeli jest chociaż jedna osoba na 1000, która uważa, że warto iść w tą stronę, to ja mam zamiar, warto iść po prostu w tą stronę, robić to dla was. Jaki obraz te live'y przyniosą, co wymyślę, będę pracował, jeszcze raz pracował nad tym, żebyście dalej mieli do mnie zaufania i mam nadzieję, że pewnego dnia będziemy wspólnie tutaj tworzyć jakiś ciekawy, fenomenalny projekt. Nie mam jeszcze wizji, jak to zrobić, ale już wiem jedno, muszę siąść, zastanowić się, jak dalej kontynuować, tak żeby to było z korzyścią dla nas wszystkich. I mam nadzieję, że taka się bardziej perswazja między nami nawiąże, będziemy rozmawiać, tworzyć takie społeczeństwo, nie tylko online, ale mam nadzieję, że także w tym prawdziwym życiu, czy to gdzieś wspólna wyprawa górska, czy wspólne spotkanie się na przykład na studiowanie Słowa Bożego, cokolwiek, to mam nadzieję, że będziemy to razem tworzyć, również w relacjach osobistych. No, na dzień dzisiejszy, no niestety musimy siedzieć w domu, ale mam nadzieję, że to się bardzo szybko skończy i zbudujemy coś naprawdę potężnego. Tak jak powiedziałem, nie będę robił live'ów codziennie, będę się starał to raczej tak przemyśleć, żeby to było po prostu... O, dziękuję Madziu za dobre słowa, szacun za odwagę. No, ja bym powiem ci inaczej. Myślę, że gdyby nie wspierał mnie w tych działaniach, tak naprawdę nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, to pewnie bym tej odwagi nie miał. Dzięki niemu mam odwagę, że w końcu publicznie się do niego we swoim pierwszym live'ie przyznałem. I to jemu tak naprawdę zawdzięczamy to wszystko i wiem, że jeżeli będę podążał właściwą drogą, czyli za Słowem Bożym, to to dzieło się przerodzi w coś naprawdę niezwykłego. Nie wiem, jakie są jeszcze tam plany. No, drogę mamy otwartą tak naprawdę, wszystko możemy. Razem jesteśmy, jak to się mówi, w stanie przenosić góry. I to tyle. Co chciałem wam powiedzieć, więc wszystkim, którzy mnie wspieracie, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Będę robił wszystko, żeby nie zawieść z waszego zaufania i żebyśmy stworzyli wspólnie jakieś wielkie dzieło. Dzieło nasze, żebyśmy tworzyli społeczność. Społeczność nie tylko online, ale również społeczność osobistą. I dalej szli w życie, zwłaszcza, że naciągają dla nas na pewno trudne czasy i mam nadzieję, że tego zaufania nie zawiodę, że was nie zawiodę pod tym względem. A teraz mam naprawdę kupę roboty, planować, jak nie zawieść wasze zaufanie. Okej, dziękuję jeszcze raz Madziu za dobre słowa. Trzymajcie się i do zobaczenia. Ten materiał też wkrótce umieszczę na YouTubie i jeżeli uważasz, że warto przesyłać to dalej, to przesyłaj. Ale pamiętajcie, ostatni, jeszcze raz to powtórzę, zanim zakończę. Ja tutaj zarażam Słowem Bożym i to jest jedyna zaraza, która was opanuje. To będzie pandemia Słowa Bożego. Czy wam się to podoba, czy też nie? Więc jak się wam to nie podoba, to nie oglądajcie live'y ze mną. Oczywiście będziemy robić też wiele ciekawych rzeczy. Będę was proponował, żebyśmy gdzieś pojechali, jak się to wszystko skończy, na przykład jakąś wycieczkę górską wspólnie, zwiedzili troszeczkę kawałek Polski, która jest pięknym krajem, ja kocham chodzić po góry. Oczywiście będziemy studiować Słowo Boże jeszcze bardziej i będziemy się udzielać społecznie. Takie są moje ambitne plany. Jeżeli w tym pomożecie, a wiem, że w was jest potencjał, to stworzymy coś naprawdę wielkiego ku chwale naszego Stwórcy, ku chwale naszego ukochanego Ojca Stworzyciela. Zatem pozdrawiam i do zobaczenia na żywo wkrótce. Cześć wam!